my! Zawsze gdzieś, gdzie mamy szansę wskoczyć na podium, troszkę się zbliżyć, to gdzieś zawsze, można powiedzieć, zawodzimy. Dzisiaj też tak było. Strzeliśmy bramkę do przerwy, do szatni, jak się mówi. Prowadziliśmy 2-1 z takim założeniem, wyszliśmy, żeby strzelić jeszcze jedną i wygrać. No niestety, stały fragment gry, 2-2 i ciężko, było ciężko. Było blisko zwycięstwa, niestety nie udało się błąd przykryć. No niestety, ale tracimy te 2 punkty, bo graliśmy u siebie. Teraz wiadomo, że chcieliśmy zdobyć 3 punkty. Była ku temu szansa, tak. Myślę, że szybko strzelona bramka, a później bramka do szatni. Także na pewno szkoda tych 2 punktów. Myślę, że my też mieliśmy chyba więcej szans w drugiej połowie niż Górnik. Dlatego nie powiedziałbym, że może dla Górnika. Może ta gra wyglądała trochę inaczej. Górnik zagrał bardziej agresywnie i może dłużej się utrzymywał przy piłce niż w pierwszej połowie. Z czego to wynikało? Nie wiem, ciężko powiedzieć. No. My chcieliśmy za wszelką cenę wygrać. Wiadomo, później się trochę odsłoniliśmy i chcieliśmy gdzieś tam skontrować, z czego też Górnik gdzieś tam wyprowadzał jakieś swoje kontry. Tak? Do tego tak to wyglądało. Na szansę ułożył, w drugiej minucie zrywamy bramkę i powinno być nam łatwiej. Powinniśmy prowadzić grę, a całkiem było odwrotnie, przynajmniej w pierwszej połowie. To Górnik przeważał, miał więcej posiadania piłki. To był problem, bo prowadząc 1-0, to my powinniśmy prowadzić tę grę, a tak to w ataku był inny, grał Górnik i zdobywał pole. Ale mimo to potrafiliśmy zdobyć pierwszą bramkę, później znowu na 2-1, a mimo to te 2 bramki nie pomogły nam zdobyć dzisiejszy mecz 3 punkty. W pierwszej połowie miałem okazję i je wykorzystałem, w drugiej połowie też miałem fajne, bo jedną sytuację z głową, gdzie bramkarz bronił, a drugą czysto nie trafiłem. Szkoda, bo tak jak mówię, żeby walczyć o czołowe lokaty, czyli o pierwszą trójkę, to takie mecze jak dzisiaj powinniśmy wygrać.